mam pacjentów, którzy byli kwalifikowani do amputacji kończyny dolnej. No, bardzo dużo amputacji wykonuje się w warunkach szpitalnych. Jest to bardzo wysoko płatna procedura przez Narodowy Fundusz. W związku z tym pacjenci są bardzo często kwalifikowani do amputacji. Ja spotkałam się z wieloma pacjentami swoimi, gdzie udało się mi te stopy wyleczyć kosztem współpracy z firmami, którzy mogli mi udostępnić opatrunki, gdzie pacjent nie mógł ich samodzielnie ich kupić. Natomiast w postaci tego, że robiłam badania na danym pacjencie i pacjent wyraził zgodę, potrafiłam to przedstawić, że taka stopa, która była zakwalifikowana do amputacji, została wyleczona opatrunkami specjalistycznymi. Także jest to możliwe i to nie jest tylko jeden pacjent, ale jeden z wielu, z którymi się, wiesz, opiekowałam, z którymi dalej jestem w kontakcie, gdzie myśmy się kontaktowali. Nasz kontakt nie polegał na tym, że pacjent przychodził tylko do mnie do poradni i ja zmieniałam opatrunki. To opatrunki zmieniane były co 3 dni. Były płukane, lewosyptyka, antyseptyka, opatrunki specjalistyczne, w warunkach oczywiście jałowych. Natomiast no, sytuacja jest taka, że wiele ich miało kwalifikacje do amputacji. Miałam jedną taką sytuację, w której mogę powiedzieć, że był pacjent, przyszedł z owrzodzeniem stopy, niewydolność krążenia 30-90, no po prostu był niewydolny, 80% były tętnice przez miażdżycę zajęte i ja go leczyłam. Udało mi się założyć mu również podciśnienie, bo było go na to stać po prostu. Założyłam mu to podciśnienie i nagle się okazuje, że pacjent, po prostu rozchorowałam się, mnie przez chwilę nie było. Pacjent trafił do szpitala i mu tą nogę amputowano, gdzie był przygotowany już do przeszczepu. Więc to była taka moja wielka porażka, że mimo to, że mimo choroby nie udało mi się z nim dalej kontynuować, ale została jednak ta noga była amputowana. I co mogę powiedzieć? Rzeczywiście jest tak, że pacjenci trafiają z kikutami po amputacji, które się rany otwierają, są zainfekowane. Moja praca polega na tym, że pacjent, kiedy trafia do poradni, to jest bezpośrednio połączony z obserwacją, z konsultacją lekarską, a też pobieranie posiewu, czy nie ma bakterii i wtedy planujemy odpowiednie leczenie w postaci zaplanowania odpowiednich opatrunków, ewentualnie proponujemy mu podciśnienie, jeżeli jest to wskazane, jeżeli pacjenta na to stać i tak leczymy.